stronie odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Święta Niepodległości w województwie lubelskim. Mieszkańcy województwa lubelskiego, rodacy, zwracam się do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego ze słowami radości i dumy, jakie wiążą się z dniem 11 listopada, Narodowym Świętem Niepodległości. Ten dzień, świętem i symbolem niepodległości, ogłosił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1937 roku i potwierdził tę decyzję obecny Sejm Rzeczypospolitej w dniu 15 lutego 1989 roku, ustanawiając Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Mamy prawo i obowiązek obchodzić je uroczyście i radośnie. Święto to przypomina ważny dziejowy moment, w którym Polska, nasza umiłowana ojczyzna, wybiła się na niepodległość po 123 latach niewoli i rozbiorów. Dziś świętujemy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Wiemy i musimy o tym pamiętać, że nie przyszła ona łatwo. Naszą wolność i suwerenność zbudowały walka i praca Polaków od schyłku wieku XVIII przez cały wiek XIX aż po lata 90. XX stulecia. Pamiętamy więc i czcimy walkę obrońców Konstytucji 3 maja w 1792 roku, wysiłek zbrojny insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzy Legionów Dąbrowskiego. Składamy hołd powstańcom listopadowym, walce Polaków w czasie Wiosny Ludów. Oddajemy należną cześć uczestnikom powstania styczniowego, najdłużej walczącym z regularnymi wojskami Rosji Carskiej. Pamiętamy i czcimy korpusów generała Jego, Legionu Puławskiego, Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, żołnierzy Armii Polskiej, którzy składając wielką daninę krwi, pokonali hordy bolszewickie w 1920 roku. Z szacunkiem i czcią myślimy o bohaterstwie Wojska Polskiego, walczącego na wszystkich frontach II wojny światowej. Delegacja Przedszkola Samorządowego nr 1 imienia Jana Brzechwy. Delegacja Przedszkola Samorządowego nr 2, Sportowa Artystyczna Akademia Uśmiechu. Delegacja Przedszkola Samorządowego nr 5 imienia Krasnala Hałowały. Delegacja Niepublicznego Przedszkola Baśniowa Kraina w Tomaszowie Lubelskim. Delegacja Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego Król Maciuś I. Delegacja Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO w Tomaszowie Lubelskim. Delegacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Little Oxford z Tomaszowa Lubelskiego.
delegacja miasta Tomaszy Fubelski, burmistrz miasta, Rada Miasta oraz duchowieństwo, proboszczowie wszystkich parafii Tomaszowa. Delegacja Lubelskiego Kuratorium Oświaty, delegatura w Zamościu. Delegacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim. Związek Piłsudczyków RP. Delegacja Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pierwsza Tomaszowska Drużyna Harcerzy Woda. Delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Orląt Lwowskich w Tomaszowie. Delegacja Szkoły Podstawowej nr 3 imienia doktora Janusza Petera. Delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie. Gimnazjum nr 2 imienia papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Zarząd i Rada Powiatu Tomaszowskiego. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka. Delegacja Platformy Obywatelskiej Powiatu Tomaszów Lubelski. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe. Delegacja Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Tomaszowa Lubelskiego.
Delegacja Nadleśnictwa Tomaszów. Wieniec składają komendanci powiatowi tomaszowskiej policji oraz straży, Państwowej Straży Pożarnej. Delegacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim. Delegacja Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Delegacja NSZZ Solidarność, Zarząd Oddziałów Tomaszowie Lubelskie. Delegacja Klubu Gazety Polskiej z Tomaszowa Lubelskiego. Delegacja Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego imienia doktora Janusza Petera. Delegacja Powiatowego Zarządu PSL w Tomaszowie Lubelskim. Delegacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Stowarzyszenie Akcja Wyborcza Ziemi Tomaszowskiej. Delegacja Prawo i Sprawiedliwość, Zarząd Powiatu Tomaszowskiego. Delegacja Krajowej Administracji Skarbowej Tomasza Lubelskiego. Klub Radnych Miasta Prawo i Sprawiedliwość Tomaszowie Lubelskie. Delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskie.
delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Lubelskim. Asystenci w imieniu posła Jarosława Sachajko, Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji i Kukiz 15. Delegacja Związku Harcerstwa Polskiego. Delegacja Tomaszewskiego Szwadronu imienia 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Delegacja Jednostki Strzeleckiej 2019 imienia generała Tadeusza Piskora w Tomaszowie Lubelskim. Jakże słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę. Tak ponad 2000 lat temu rzymski poeta Horacy zdefiniował patriotyzm i zdefiniował go pięknie i szczególnie trafnie dla Polaków. Bo my, jak żaden inny naród, od ponad 200 lat walczyliśmy, ponad 200 lat walczyliśmy o niepodległość. Od powstania kościuszkowskiego przez wszystkie kolejne powstania i wojny. Nasz naród prawdziwie wybił się na niepodległość. Dziś mamy ten zaszczyt, przyjemność świętować 99. rocznicę odzyskania niepodległości tu z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego. Państwa obecność tutaj dowodzi, jak bliska naszemu sercu jest wolność, jak bliska jest nam wszystkim Polska. W imieniu burmistrza Wojciecha Żukowskiego i radnych miasta pragnę złożyć gorące podziękowania tym wszystkim, dzięki którym dzisiejsza uroczystość zyskała tak wspaniały, świąteczny wymiar. Dziękuję księżom za dostojną liturgię i celebrę i obecność tutaj, w tym szczególnym miejscu na Siwej Dolinie. Dziękuję kombatantom, którzy zawsze, mimo różnych trudności, są obecni i dają świadectwo swoją obecnością. Dziękuję orkiestrze pod dyrekcją majora Bogdana Pałczyńskiego, Tomaszowskiemu Szwadronowi Ułanów, strzelcom, piłsudczykom, harcerzom, wszystkim delegacjom urzędów i jednostek, zakładów pracy, szkół i przedszkoli. Wierzę, że będziemy wspólnie budować dobro ojczyzny, naszej małej i tej wielkiej. A Święto Niepodległości będzie tym dniem, który będzie nas wszystkich łączył. Cześć i chwała bohaterom.